Witajcie. Dzisiaj pokażę Wam mój taras, który budowałem rok temu. Jest to solidna konstrukcja, bardzo wytrzymała. Niestety deski przestały wyglądać tak, jak wyglądały na początku. Trzeba to zadaszyć. Taras będzie przykryty taką pleksją 16. Jest to jakaś wersja Strong 16 mm. Ciemna oczywiście. Do domu będzie wpadało więcej światła. Myślę, że też będzie fajnie wyglądało. Jest to długość 6 metrów na 2,10. Trzy takie arkusze. Do tego mamy wszystkie akcesoria montujące. Jednak na początek musimy zrobić konstrukcję drewnianą. Aby pleksa trzymała się bardzo dobrze, trzeba zamontować takie krokwie w ilości sztuk 7. Pomiędzy krokwiami będą takie łaty, które będą podtrzymywały pleksję po środku. Najgrubsze belki będą wsadzone zamiast tej jednej długiej. Ona będzie wystawała tutaj jakieś 30 cm. A druga grubsza belka będzie spadem, który będzie na tym ciemniejszym polu. Będzie wszystko to podwyższone. Będzie solidnie, dużo grubych belek, żeby wiatr nie zabrał. Niestety tutaj jest trochę wiecznie, szczególnie dzisiaj. Po jednej przymiarce stwierdziłem, że krokwie będą wypuszczone na 30 cm. Będą wystawały tutaj, właśnie w tym miejscu. Jedną mam już przyciętą belkę. Zaraz przycinam drugą. Zaraz to wpada na miejsce starych belek. Belka już przygotowana. Wszystko przygotowane, żeby wrzucić na górę i przykręcić. Bez zbędnych ceregieli i roboty u góry. Ściągamy starą, wkładamy świeżą. Kolejnym etapem będzie montaż tylnej belki przy ścianie. Niestety musiałem dorobić takie coś w postaci balika 40 cm, 3 sztuki. Muszę przedłużyć belkę, do tego będę używał takiego drutu oraz takich kątowników grubych. Będzie to wszystko zamontowane. Tak, ta jedna, która już jest w tym miejscu, która już nawiercona. Potrzebuję teraz przyciąć ten pręt na długość 30 cm. Będzie on wpuszczony 15 cm w ten przedłużany bloczek plus w starą belkę. Całość to połączy się i będzie jednolite. Tak prezentuje się nasza belka przymocowana. Na tą chwilę położona z krokwia na przymiarkę. Wszystko fajnie wygląda. Lecę dalej. Docinam krokwie i je przykręcam. Żeby moje krokwie lepiej dolegały do ściany, więcej miejsca było dla śruby, ja muszę dociąć lekki skosik, czyli u mnie wyszło 2 cm od ściany. Odmierzam sobie linię prostą, którą mam tutaj. Odmierzam 2 cm. Rysuję linię, po której będę ciął krokwie. Żeby przyspieszyć montaż krokwi na dachu, odrysuję już miejsca, gdzie będą wkręcane śruby i nawiercę je, żeby po prostu wszystko weszło gładko. Wychodzimy sobie za winkiel domu. Wow! Jakieś deski wpadły. Co to jest w ogóle? Zadaszenie zrobione. Elegancko cały dzień zszedł przy tym. Teraz zostało jedynie dołożyć te łaty, które leżą na ziemi, raczej na deskach. I można kłaść pleksy. Niestety timelapse układania tutaj się przyciął, telefon się wyłączył, nic się nie nagrało. Trochę szkoda. Bo dużo dobrej roboty było.
A teraz zostało tylko piwko wypić i spać, jutro zaczynać od nowa. Kolejny dzień prac otwarty. Dzisiaj kładziemy te małe łaty. Jeden rząd już położony, co 70 cm. Drugi rząd już w przygotowaniu, ściągnąłem wymiary. Muszę podocinać na takie, które sobie spisuję. Docinam, wchodzę, przykręcam wszystkie naraz. I tak kolejny rząd, kolejny aż do ostatniego. Wymierzone i docięte łaty montujemy teraz pomiędzy krokwiami. Został przedostatni rządek. Pokażę Wam na szybko, jak to wygląda. Teraz po dwóch dniach wygląda tak. Na tą chwilę brakuje jeszcze 4 metry łaty. Po przykręceniu łat będzie można kłaść pleksę. Oczywiście przed pleksą jeszcze to umaluję, żeby nie brudzić jej. Dzisiaj przykręciłem te 32 deseczki u góry. Myślę, że fajnie to wyszło. W kolorze będzie pewnie jeszcze lepiej wyglądało. Pleksa na pewno się nie zarwie. Całość jeszcze będę przykręcał na kołeczki rozporowe do ściany. Trzy kołki w tym miejscu, żeby usztywnić całą konstrukcję. Ciąg dalszy pracy zobaczycie w kolejnych filmikach. Dziękuję, pozdrawiam.